Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co dzieje się u nas na Wydziale Fizyki i Astronomii, jeśli chodzi o komputery, o fizykę komputerową i informatykę stosowaną. Zaczynamy. Ja nazywam się Maciej Matyka i jestem z Wydziału Fizyki i Astronomii. Tytuł mojego wykładu to modelowanie rzeczywistości. A chodzi mi o taką rzeczywistość komputerową. Mamy tutaj na wydziale dwa kierunki studiów. Jeden z nich to jest fizyka komputerowa, drugi z nich to jest informatyka stosowana i systemy pomiarowe. Powiem Wam dzisiaj trochę o symulacjach komputerowych płynów, o wyścigach genetycznych, modelowaniu epidemii, projektach naszych studentów, programach użytkowych, aplikacjach mobilnych, modelowaniu i symulacji. To są wszystko rzeczy, których. Jest bardzo dużo, dlatego ja szybko przeledzę po tych tematach i tak naprawdę powiem Wam po prostu o tym, co się u nas robi, co robię ja, co robią moi studenci, moi dyplomanci, nad czym pracujemy, co robią też inni studenci, bo przed tym wykładem tutaj zrobiłem taką akcję, że wysłałem informacje do około 200 naszych studentów. Dostałem naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zacznijmy od pana Dawida Strzelczyka. Dawid Strzelczyk jest moim doktorantem. Pracujemy razem nad zagadnieniami związanymi z hydrodynamiką i z dynamiką płynów. To co widzicie tutaj to są jego ostatnie notatki, dosłownie kilka dni temu. Po lewej stronie liczył przepływy w ośrodkach porowatych na kartce, a po prawej stronie liczy przepływy przez ośrodki porowate, ale już z użyciem komputerów. Macie metodę gazu sieciowego Boltzmana, rozwiązania równań różniczkowych przepływu. Dawid jest doktorantem od tego roku. Przyjął się do Przyjął się, do nas, przyjął się do nas teraz no i będzie jeszcze 3 lata na pewno, miejmy nadzieję, z sukcesem kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest praca magisterska Pani Joanny Wicher która przedstawia przepływ płynu przez aortę brzuszną człowieka to jest taka aorta brzuszna człowieka to jest element, który jest tutaj E, zaraz pod brzuchem jest to e, najszerszy element naszego układu krwionośnego, no i pani Joanna liczy tutaj na przykład naprężenia, e, naprężenia ścinające. Takie naprężenia występujące w aorcie mogą doprowadzić między innymi do powstawania tętniaków. No, oczywiście całe zagadnienie jest dużo bardziej skomplikowane, no, ale powiedzmy, że e, pracujemy nad tym. Kolejnym y, pracą jest praca pana Grzegorza Lukasa, jest to również praca magisterska. Macie tutaj przykład bombelka, przez który również przepływa płyn. płyn się obraca, więc to co widzicie, to jest taki obracający się y, przepływ płynu to jest taki driven cavity tylko że y, okrągłe. I też pan Grzegorz pracuje z metodą gazu sieciowego Boltzmana, tak jak tak jak pani Joanna i pan Dawid. Lecimy dalej. Kolejnym elementem jest praca, praca pana Wojtka Baczy, to jest nasz nowy student, który pracuje, znaczy nowy student w grupie, który pracuje nad pracą licencjacką, w której również przelicza Driven Cavity metodą gazu sieciowego Boltzmana. No ale odejdźmy na chwilę od tych przepływów i od metody gazu sieciowego Boltzmana. Jednym z tematów, nad którym pracuję od kilku, kilkunastu miesięcy jest praca wspólna z profesorem Graczykiem z naszego wydziału, który zajmuje się sieciami neuronowymi, a ja dostarczam mu właśnie przepływy przez ośrodki porowate i to co widzicie tutaj to jest chem takiego rozwiązania Sieciami neuronowymi. Po lewej stronie mamy wejście, na które wrzucamy geometrię naszych ośrodków porowatych, i potem przez te wszystkie elementy sieci neuronowej dostajemy na wyjściu to samo, co potrafią nam liczyć równania różniczkowe, a my to robimy po prostu siecią neuronową. I to macie właśnie publikację z zeszłego roku, w której właśnie tego typu rzeczy opublikowaliśmy. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, są wyścigi genetyczne. To jest temat, który będzie rozwi rozwinięty bardziej na Dolnośląskim festiwalu nauki, już w przyszłym, w tym, już w tym roku, we wrześniu. Zapraszam wszystkich na specjalny wykład o wyścigach genetycznych. Tam będzie o takich obiektach, które się poruszają. To są obiekty, które poruszają się zgodnie z zasadami właśnie fizycznymi. No i będziemy bawić się trochę genetyką, jak one się mogą rozwijać i będziemy próbować zrobić wyścigi. Teraz kolejną rzeczą, którą chcę Wam opowiedzieć jest praca Pana Kacpra Biernackiego. Pan Kacper jest studentem informatyki stosowanej który zajmuje się między innymi właśnie też modelowaniem, bardzo lubi ten temat no i dostarcza takie właśnie wyniki na zajęciach. Tu macie moje zajęcia z modelowania. To jest wynik, który dostałem dosłownie 2 czy 3 tygodnie temu. Jest to dyfuzja pojedynczej cząsteczki, która porusza się w ośrodku porowatym i pan Kacper próbuje policzyć na tym krętość takiego ośrodka. No fajnie, bo do tego jeszcze dorobił super wizualizację. Jak widzicie Nasi studenci takie rzeczy robią na co dzień. Tu macie przykład studentki z pierwszego roku fizyki, która uczy się programować na naszych zajęciach z praktycznego wstępu do programowania. No i to jest taka prosta gra z użyciem biblioteki SFML, w której, która została napisana na naszych zajęciach. Ale nasi studenci pracują też z bardziej zaawansowanymi rzeczami, na przykład pan Sebastian Kwaśniak, który programuje między innymi w Assemblerze, tu macie przykład jego kodu, nie pytajcie mnie, ja uważam i tak, że kod Motorola 68000 jest dużo ładniejszy, ale przejdźmy dalej. Pan Sebastian pracuje też na modelowaniu, modelowanie fizyczne, tutaj macie po lewej stronie klaster wygenerowany przez pana Sebastiana, po prawej macie... Po prawej macie płatek śniegu, który jest zrobiony właśnie też z, z modelem automatu komórkowego na naszych zajęciach. Pan Sebastian również brał udział w zajęciach we współpracy z informatyką uniwersytecką naszego uniwersytetu i tam mieli nasi studenci mieli grafikę komputerową. Tutaj macie przykład właśnie takiej realizacji z grafiki komputerowej z tamtego wydziału, z Wydziału Matematyki i Informatyki. Również z tamtych zajęć mamy taką animację, w której pan Sebastian zaprezentował tak zwaną symulację Level of Detail, czyli różnych takich zwiększania dokładności naszej wizualizacji. Pan Sebastian pracuje też, z, pracował też z układami scalonymi, tu dużo nie powiem, bo jestem bardziej specjalistą od tej części programistycznej naszego kierunku informatyki stosowanej, ale jak widzicie, również takie rzeczy nasi studenci robią. No i na koniec jeszcze od Pana Sebastiana, on dosłał naprawdę bardzo dużo materiału, jak na moją prośbę. Mamy sieć neuronową, tutaj macie przykład jak sieć neuronowa napisana przez Pana Sebastiana, to jest wyjątkowe, bo napisał ją w zasadzie w całości samodzielnie. E, mamy e, Element, który próbuje się uczyć, w jaki sposób omijać pszczołę, która tutaj leci, no i jak ta sieć neuronowa się uczy, 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 to będziemy mieć tutaj, to będziemy mieć tutaj teraz, przepraszam, muszę się wrócić do prezentacji. No i, no i kiedy ta nasza pszczoła się nauczy, ta nasza, ten nasz element się nauczy omijać pszczołę, tak jak widzicie, radzi sobie doskonale. Przejdźmy dalej. Mamy też przysłaną grę od Pani Natalii Krauze i Pani Agaty Prażmo, które stworzyły symulator restauracji, tu możecie zobaczyć jak fajnie, jak fajnie to wygląda, bardzo ładna grafika, tutaj pewne elementy zostały stworzone przez właśnie nasze studentki, jest to również ich własny autorski projekt. Co więcej, właśnie dostałem takiego maila, zaraz jak po tej prośbie mojej że student wykonał grę na autorskim silniku muszę Wam to przeczytać, bo naprawdę dużo rzeczy na bibliotece SFML, OpenGL, własny silnik animacji wieloraki input, mapy, system kolizji system alokacji obiektów, wszystko w C++17 i gra na silniku i silnik realizowany jako projekt u nas na studiach, indywidualny projekt programistyczny zobaczcie samą grę, naprawdę robi niezłe wrażenie Pan Mateusz Połeć, to jest gra, która jest naprawdę dużej skali, myślę, że warto na nią Chwilkę popatrzeć, zobaczcie, jaka jest tutaj dbałość o detale. Jesteśmy tutaj naprawdę już bardzo blisko tego, żeby stworzyć naprawdę bardzo fajną produkcję dobrze, przejdźmy zatem dalej. Teraz będę wam pokazywał jeszcze jedną produkcję od pana Mateusza Poecia, to jest również gra, w której mamy do czynienia, w której mamy do czynienia z wyścigiem, tutaj mamy wyścig na takiej planszy. Zobaczcie, bardzo ładnie samochody poruszają się po krzywych. Te krzywe prawda, wskazują e, tory ruchów tych samochodów. Dobrze, przejdźmy dalej. Dostałem również wiele innych fa bardzo fajnych projektów. No, niestety, nie wszystkie mogę już tak dokładnie pokazać. Tu mamy grę pani Julii Haby w trybie tekstowym. Mamy grę pana Michała Cyrana na, w SFML-u, pana Piotra również z SFML. Gry ANSI. Pana Tomasza, mamy symulację pana Radosława. Mamy tutaj kolejną bardzo fajną grę w SFML-u, mamy grafikę w trybie ANSI. Pan Kamil podesłał program sieciowy, no i wizualizację również Matrixa. Proszę Państwa, mamy też studentów, którzy są specjalistami od gier RPG, tak zwanych Role Playing Games. Tutaj macie przykład takiego projektu. Animacji nie udało się niestety osadzić w prezentacji, więc musimy iść dalej. No i mamy studentów, którzy realizują projekty bardziej stricte inżynierskie. Tutaj macie przykład, właśnie dopiero co obronionej pracy inżynierskiej pana Michała Michalczewskiego. Kalkulator solarny, możecie wejść na stronę, policzyć sobie, jaki możecie mieć uzysk energetyczny ze swojej instalacji. No i pan Piotr Krupa, również świeżo obroniony inżynier, inżynier z naszego kierunku informatyki stosowanej. Macie przykład wizualizacji macie przykład wizualizacji z muzyką wykonanej w Blenderze skryptem autorskim pana Piotra. Co więcej, pan Szymon Ślęza również informatyka stosowana i modelowanie. Tu macie z, z zajęć z animacji komputerowej, które prowadzimy u nas na wydziale. Pan Szymon wykonał taką oto symulację mas zawieszonych na sprężynkach pan Kacper Biernacki, który jest tutaj takim naszym specjalistą również studenckim od modelowania i od symulacji, który wykonał symulację takiej kuli, na której zawieszone są włosy również bardzo podobnym modelem Proszę państwa i idziemy dalej, co my tutaj jeszcze mamy. Również pan Kacper bardzo fajna wizualizacja jest to animacja strzelających ogni, sztucznych ogni, tak razem z muzyką. Możecie sobie o, zobaczyć, ja postaram się teraz Wam to e, pokazać, więc mamy takie wystrzelające fajerwerki. E, co więcej, Pan Kasper również wykonał projekt gry, która wykonana została w Pythonie. Możecie zobaczyć jak taka gra wygląda, Jest napisana na projekcie studenckim właśnie w ramach naszych zajęć na, y, na informatyce stosowanej. Dobrze, jest to gra typu Tower Defense, czyli mamy tutaj takie poruszające się obiekty. Pan Robert Kurczak, który zajmuje się trochę też grafiką i modelowaniem, wymodelował za pomocą Perlin Noise, czyli takiego szumu Perlina, powierzchnię w trójwymiarze. Tu możecie sobie tą powierzchnię obejrzeć. Mikołaj Bożencki, tutaj mamy przykład projektu, który jest aplikacją mobilną. Tu nasi studenci bardzo dużo takich projektów robią. Macie aplikację, która pokazuje powietrze z duńskiej woli. Pani Dominika Szulik podesłała mi grę, w której mamy, w której mamy to jest Gramario, która również jest wykonana z użyciem biblioteki SFML, której uczymy na pierwszym roku. Pan Jakub Jędros z informatyki stosowanej, która, który pokazał grę który pokazał, przepraszam, aplikację do tłumaczenia języków na komórkę. Tak. Również podesłał pan Aleksander Szpatowski, student drugiego roku informatyki, który podesłał grę, w której mamy również, w której mamy również taką mechanikę, mm -hmm, e, mechanikę chodzenia po planszy, tak, czyli zobaczcie sobie, o tak to wygląda. To jest też i, y, wykonane z użyciem SFML. a Tutaj mamy wizualizację lidara, czyli takiego e, e, systemu radarowego, tak, w której mamy o mhm. i pan Filip Optołowicz, który zaprezentował mi, e, który przygotował, przepraszam, tutaj e, dla nas animację z modelu Isinga, w której jest to również jego program, który wykonał pani Roxana Schwarz. To jest program, w którym mamy symulacje z jej pracy licencjackiej z fizyki komputerowej. To jest symulacja takich sygnałów, które rozchodzą się. Jest to automat komórkowy, w którym mamy do czynienia z takimi fajnymi efektami. No i mamy dwie, dwa kierunki studiów, które są u nas rozwijane: modelowanie fizyczne w animacji komputerowej i modelowanie komputerowe. I to, co widzicie tutaj w tle, to jest animacja, którą wykonał pan Filip Optołowicz. Wykonał ją z użyciem techniki takiej agentowej symulacji. No i zapraszam do chwilę, żeby obejrzeć. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to tutaj na czacie wrzucę linki do wszystkich tych produkcji, które mogę wam udostępnić. Między innymi ten film będzie można sobie obejrzeć. To zapraszam na nasze studia. Infofizyka komputerowa, informatyka stosowana i systemy pomiarowe. Zapraszamy na studia. A tutaj macie do mnie kontakt: możecie się ze mną zawsze skontaktować, napisać maila. Zapraszamy. Do widzenia.